Dzień dobry, dzień dobry. Zobaczcie, co mam. Kanion, który powstał przy współpracy z Fabio Wimmerem. Jaki ten rower jest? O tym się dzisiaj przekonamy. To jest rower Łukasza Kowala, który jest tam. Nie wiem, jaka jest geometria tego roweru, ale cyferki są nieważne. Ważne, jak ten rower jeździ, więc pomysł mam taki, żeby sprawdzić podstawowe techniki, podstawowe sztuczki i odnieść się do tego, co wiem o tych sztuczkach na moim rowerze. Długi. Jeżeli chodzi o manuala, to czuć, że ten rower ma dłuższą bazę w porównaniu do Avengera mojego, bo poderwanie go do góry jest trudniejsze. Jest trudniejsze, ale już jak jesteśmy na kole, to jest bardzo stabilnie, jest spoko. Rower czuć, że jest dłuższy, ale nie jest to przeszkodą w rotacjach. 1.8 wchodzi, jest troszeczkę trudniej w porównaniu do Avengera, ale myślę, że to nie jest żadnym problemem. Jak ktoś na przykład jest wyższego wzrostu, typu tam 185 cm ma, no to zamiast myśleć o rowerach typu Avenger albo Char, to może być bardzo dobra opcja, bo będzie po prostu wygodnie. I na pewno przy tej sztuczce wymagane jest czucie roweru i tego u mnie nie ma, więc stąd by problemy ze zlądowaniem. Wystarczy sprawdzanie takich suchych cech. Ja jedyną najważniejszą zauważyłem taką, że po prostu ten rower jest dłuższy i wystarczy. Idziemy teraz z chłopakami pojeździć i zobaczymy, jak po prostu na tym rowerze można się bawić. Czankę? 3, 4. Ty wygrałeś. To także ja zrobię, nie? No to kurde, puszcza ma z jakiegoś morska, może tam tego. Jakie miałeś oczekiwania, a co się okazało, jak już wsiadłeś na rower? Generalnie myślałem, że po przesiadce z Extension, prawda, Heidmala, myślałem, że będzie dużo fajniej, lepiej, ale pierwszy dzień nie mogłem w ogóle zrobić manuala. Natomiast drugi dzień, jak siadłem już na niego, to teoretycznie manual bez żadnego wysiłku wchodził. Ale ogólnie rower jest długi i to jest wyczuwalne. Ja jeszcze po trialowym, że tak powiem, po trialowej jeździe mocno, dopiero nabieram tych streetowych technik. Ogólnie myślę, że rowerek na plus. Moje pierwsze wrażenie po zobaczeniu tego roweru w internecie na zdjęciach było takie, że myślałem, że widelec jest delikatny, że jest cieniutki, ale nic bardziej mylnego, bo widelec jest potężny, jest bardzo podobny do widelca Extension, a to wrażenie jest przez to, że ta rama kaniona jest gigantyczna. Po prostu te profile są tak ułożone, że widelec, chociaż jest duży, to wydaje się przy nich mały. A nie, Janie, pojeździmy coś tak, wiesz. Albo może ty chcesz pojeździć na tym rowerze, żebyś ty powiedział dwa słowa. A pokaż, może coś skleję na nim. Fajnie, przypadkowo. Dobra, muszę się nauczyć, jak on leci, bo on jest lżejszy. Na tu do prawo, na reklamacie, bo no dobra, Janek.
masz wrażenie, że ten rower jest długi? Nie. Ty jeździsz na 4Playu, który jest dłuższy od naszych rowerów. Jest. I jakie jest twoje wrażenie? Dla mnie ten rower jest krótki, natomiast jest dłuższy niż Extension. Na Extension jestem mega przykurczony, na tym jestem tylko częściowo przykurczony. Czyli najdłuższy 4Play, Canyon i Extension. To jest taka fajna pośrednia opcja, w sensie mógłbym się do tego przełamać, żeby na tym jeździć na co dzień. Do Extensiona już nie. A ile masz wzrostu? 182 cm. Za długo nie pojeździliśmy, ale myślę, że wystarczająco dużo, żeby stwierdzić, że ten rower to jest fajny rower do street trailu, dobrej jakości, bajerancki, jak kogoś stać, to śmiało można kupić i będzie się na pewno dobrze na tym bawił. Halo, halo, dzień dobry. Szybkie podsumowanie Canyona. Moim zdaniem jest to rower fajny, super alternatywa dla Extension. Jest naprawdę na sensownych częściach zbudowany. I jest przyjemne odczucie z jazdy. Naprawdę czuć, że to jest, nie jest to czar, nie jest to produkt niskiej półki, tylko jest to produkt premium i jak najbardziej bym w stanie go na nim jeździć. Łukasz, a tobie jak się jeździło na Extensionie w dniu dzisiejszym? Co, mam wrażenie, że lepiej. Naprawdę jest, mam wrażenie, że jest lżejszy. Bo jest łatwiej lżejszy. Wchodzą troszeczkę te, że tak powiem, pociągnięcia tylnego koła do GTR, znaczy do manuala do tyłu. Tutaj przy moim Canyonie trzeba jednak troszeczkę więcej siły. Ja jestem najbardziej w szoku, jak ten rower sam idzie na manuala i ja, który nie jeździ na co dzień na street trailówkach i zawsze mam problem z ich geometrią, na tym rowerze bez problemu zrobiłem manuala. Tak kończąc zupełnie po raz trzeci, mam jeszcze taką myśl, że to jest rower zupełnie inny niż wszystkie rowery do street trailu, które są na rynku. Więc bardzo fajnie, że jest coś trochę dłuższego, troszeczkę z inną geometrią, który się zachowuje troszeczkę inaczej, ale dalej to jest wszystko tak blisko siebie, że... tak.
kropkę. I, prawda? No. Przełożenie jakie tu jest? Po otworzeniu, po wyciągnięciu tego roweru nastawiłem się, że on będzie do wyregulowania, natomiast był już kompletnie ustawiony, wyregulowany. Także trzeba było tylko zakręcić kierownicę i można było wsiadać na rower. Dwa. Hello. 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 H